Konfederacja jest potrzebna jako bardzo duża siła w następnej kadencji Sejmu, żeby ta dyskusja zaczęła się toczyć bez poprawności politycznej, żeby została zbudowana normalna strategia, która pozwoli nam nie powtórzyć błędów Zachodu. Bo nie chcemy tutaj multikulti, tylko chcemy, żeby Polska była Polską. Mit tego partnerstwa, nie mówiąc o przyjaźni i poklepywaniu się po plecach, legł w gruzach. Widać, że Konfederacja jako jedyna siła prawidłowo odczytała dynamikę stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą, która opierała się na wykorzystaniu polskiej naiwności. Jesteśmy może trochę niestandardowi, mamy czasem kontrowersyjne poglądy czy kontrowersyjne wypowiedzi, ale uwierzcie mi, nie trzeba zgadzać się z każdą wypowiedzią każdego naszego członka, żeby móc na nas głosować. To nie jest wymagane. My jesteśmy rzeczywiście trochę szaleni. Myślę, że gospodarka jednak przemawia za tym, żeby na tą partię głosować. Światopoglądowo z niektórymi rzeczami się nie zgadzam, na przykład z kwestią kościoła czy z kwestią aborcji, ale dla mnie to nie są najważniejsze rzeczy w nadchodzącej kampanii, w nadchodzących wyborach. Będę głosował dlatego, że popierali mnie, moje środowiska w czasie, kiedy inna władza chciała nas przydusić szczepieniami, lockdownami. Konfederacja była po naszej stronie i to oni o nas walczyli i dzisiaj my walczymy o nich. Konfederacja jest największym zagrożeniem dla rządu Prawa i Sprawiedliwości i oni zaczynają mówić tak jak my, ale dopiero w kampanii wyborczej i dopiero po półtora roku, gdy mleko się rozlało w dużym stopniu, to znaczy już zostały wydane gigantyczne pieniądze na pomoc Ukrainie, a w tym momencie wydaje się, że Ukraina lepiej się dogaduje z Niemcami. The extremist politics in Poland is just a fraction of Polish society. Therefore, in order to expand electoral result, you need to go to the center. And Konfederacja is trying just that, to put a brighter face to the nationalist and extremist policies it represents.